The biggest game on the continent. The Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku na kanale. Tym razem przygotowałem dla Was podsumowanie fazy grupowej. Będą największe pozytywne i negatywne zaskoczenia. Będą także najlepsze jedenastki, właśnie fazy grupowej. Puchar Narodów Afryki możecie śledzić na platformie streamingowej Megogo, a warto to zrobić, zwłaszcza dzisiaj, bo już o godzinie 21.00 starcie wagi bardzo ciężkiej, obrońca tytułu Senegal zmierzy się z Wybrzeżem Kości Słoniowej, czyli gospodarzem tego turnieju, drużyną, która no, wydawało się, że prawie odpadła już w fazie grupowej, natomiast szczęśliwie, ale jednak udało im się awansować dalej. Kto wie, być może te, ta druga szansa sprawi, że po prostu w siebie obierzą, że będą mieli większą motywację, by coś na tym turnieju jednak osiągnąć. Rozpoczniemy od największych pozytywnych niespodzianek. Tutaj wybór był naprawdę duży, natomiast skupiłem się na czterech głównych reprezentacjach. Rozpoczniemy od Gwinei równikowej, w której gra piłkarz Międzilegnica, Iban Salvador. Salwador i koledzy zdobyli aż 9 bramek, najwięcej ze wszystkich drużyn w fazie grupowej. Pokonali Gwineę Bissau, zdemolowali wybrzeże Kości Słoniowej i zremisowali 1 do 1 z Nigerią po golu właśnie Ibana Salwadora. Niestety, ich przygoda na Pucharze Narodów Afryki skończyła się już w 1.8. po bardzo pechowej porażce z Gwineą. Z kolei Namibia pokonała 1 do 0 Tunezją i tym samym zantowała swoje pierwsze zwycięstwo w historii na Pucharze Narodów Afryki. Później przegrała co prawda z RPA, ale też zremisowała z Mali, dzięki czemu z czterema punktami Namibijczycy po raz pierwszy w swojej historii awansowali do fazy Pucharowej. I choć tam przegrali 0 3 z Angolą, to i tak był to dla nich znakomity turniej. Podobna historia z Mauretanią. Tutaj również pierwsza wygrana na Pucharze Narodów Afryki. Oni z kolei pokonali 1 do 0 Algierię. I mimo dwóch porażek, tak jak Namibia, po raz pierwszy w historii wyszli z grupy. O Cabo Verde było już dużo w poprzednim odcinku. Oni z kolei pokonali Ganę, pokonali także Mozambik. Zremisowali również 2-2 z Egiptem, ale mocno Faraonów nastraszyli, prawie zresztą wyrzucili ich z turnieju. Co też ważne, Cabo Verde w tamtym meczu wystawiło na Egipt aż siedmiu rezerwowych piłkarzy, a i tak Egipcjanie mieli z nimi ogromne problemy. Natomiast jeśli chodzi o tych, którzy zawiedli, no to tutaj tak naprawdę dotyczy to tych czołowych afrykańskich marek. Gana, Algieria to reprezentacje, które odpadły już w fazie grupowej na drugim kolejnym turnieju z rzędu. A trzecia reprezentacja Wybrzeże Kości Słoniowej tak naprawdę powinna podzielić ich los. Szczęśliwie udało im się awansować do fazy pucharowej. Iworyczycy ostatecznie szczęśliwie awansowali z trzeciego miejsca w grupie i dostali od losu szansę na poprawę. Takiej szansy nie dostał jednak ich selekcjoner Jean-Louis Gasset, którego zwolniono od razu po kompromitującej porażce 0 do 4. Z Gwineą Równikową. Po tym, jak w ref oczekiwaniom udało im się awansować do fazy pucharowej, pojawił się nawet pomysł, by WKS poprowadził dobrze nam znany r Renard. Natomiast negocjacje z Francuską Federacją nie przyniosły skutku. Najlepszy napastnik wśród obrońców, chyba tak trzeba już tytułować Emilion Sue. Reprezentant Gwinei Równikowej w fazie grupowej zaliczył 5 trapień, był liderem strzelców. I nie byłoby w tym specjalnie nic dziwnego, gdyby nie to, że Sue większość swojej kariery. Spędził jako prawy obrońca. Nsue urodził się w Hiszpanii i z pewnością miał papiery na ciekawego napastnika. Reprezentował młodzieżową reprezentację w Hiszpanii i aż do poziomu under 19 z sukcesami grał w roli środkowego napastnika. Dopiero gdy robił przeskok z gry młodzieżowej do seniorów, powoli zaczął być przesuwany coraz niżej, najpierw na prawe skrzydło, potem na prawą pomoc, ewentualnie wahadło, a z czasem zaczął regularnie grać na prawej obronie. Jednak o ile w klubach być może brakowało mu czegoś do gry w ataku, o tyle w reprezentacji Gwinei Równikowej od zawsze, a konkretnie od 2013 roku, występuje w roli piłkarza czysto ofensywnego. Grał jako dziesiątka, grał jako skrzydłowy, a od pewnego czasu występuje jako typowa dziewiątka. I robi to znakomicie: z Gwineą pisał, zaliczył Hadrika, z Wybrzeżem Kości Słoniowej dołożył dublet. Łącznie w ostatnich siedmiu występach dla reprezentacji aż dziewięciokrotnie trafiał do siatki rywali. Z Gwineą w 1.8 jednak do siatki nie trafił, zmarnował nawet rzut karny, a jego reprezentacja odpadła z turnieju. Teraz czas na jedenastkę fazy grupowej. Najpierw przedstawię Wam tę oficjalną, a później zaprezentuję moją. W bramce Jesus Owono, jeśli chodzi o defensywę, Ashraf Hakimi, Kalidu Kolibali, Najef Agert, także Artur Masłaku z Demokratycznej Republiki Konga w pomocy Onwai, Amrabat Kamara. I w ataku Jelsson Dala, Emilion Sue oraz Sar. I do tego zestawienia tak naprawdę trudno byłoby się przyczepić, natomiast obiecałem Wam ostatnio moją własną jedenastkę, także żeby było troszeczkę ciekawiej, żeby te nazwiska aż tak się nie powtarzały. W mojej jedenastce będą pewne zasady: jeden, jedna reprezentacja, jeden piłkarz z pola, bramkarza już sobie powiedzmy odpuściłem, wystawiłem poza nawias, bo nie chciałem też dawać nikogo na siłę. Ja wybrałem ustawienie 1-3-4-3. W bramce również Ołono. Zdecydowanie najpewniejszy wybramkarz fazy grupowej. Pierwszy obrońca to Naif Agert, opoka West Hamu, opoka Maroka. Znakomity turniej w jego wykonaniu. Obok niego Kalidu Kulibali, który potwierdza po raz kolejny, że jest prawdopodobnie najlepszym afrykańskim obrońcą ostatnich lat. A trzecim środkowym obrońcą jest Calvin Bassi. Odkąd Nigerajczyk wskoczył do pierwszego składu Nigerii, ta nie straciła jeszcze ani jednej bramki. Przechodzimy do pomocy. Tutaj na prawej stronie Isa Kabore, który dwukrotnie ratował skórę Burkina Faso. Jest niesamowicie aktywny i bardzo groźny po prawej stronie boiska. Po faulach na nim Burkina Faso otrzymała kluczowe rzuty karne w starciach z Algierią oraz Mauretanią. W środku pomocy Sofian Amrabat, który być może w klubach nie zawsze gra na takim top poziomie, natomiast kiedy zakłada koszulkę Maroka, to od razu staje się zupełnie innym piłkarzem. Obok niego Kevin Pina, bardzo ważna postać w reprezentacji Cabo Verde. Można powiedzieć, że ich mózg w środku pola. Człowiek, który popisał się także pięknym trafieniem w meczu z Mozambikiem. Po lewej stronie Gelson Dala, angolczyk, który wyglądał zdecydowanie najlepiej, jeśli chodzi o ofensywę palanca Negras, Popisał się zwłaszcza w meczu z Mauretanią, kiedy zauntował dwa trafienia. A jeśli chodzi o ofensywę Emilion Sue, o nim już rozmawialiśmy, pięć trafień w fazie grupowej, to chyba wystarczy jako rekomendacja, Obok niego Mostafa Mohamed, gol z Mozambikiem, gol z Ganą, gol także z Cabo Verde. Gdyby nie jego świetna forma, to Faraonowie odpadliby już pewnie w grupie. I jako trzeci napastnik Bagdad Bunejach, Algieria co prawda w grupie odpadła, ale akurat do Bunejacha pretensji mieć o to nie można. Gol z Angolą, dwa trafienia z Burkina Faso, on swoje na tym turnieju zrobił. Trwa już faza Pokarowa, wiadomo więc już mniej więcej, kogo na co stać. Więc uznałem, że to być może dobry moment na to, by stworzyć taki mały power ranking reprezentacji, które jeszcze pozostały na turnieju. Także co, jedziemy. Nie będę skupiał się tutaj być może na obecnej formie, tylko, tylko wezmę pod uwagę także ewentualnie potencjał reprezentacji, to jak mogą prezentować się czy w finale, czy w półfinale. Choć w Gwinei jest na pewno niezły potencjał nagrania w piłkę. To póki co niespecjalnie mnie do siebie przekonali. W środku mają Ilaisha Moiribe, a modu Diawarę. Na biego Keite na dziewiątce gra rewelacja Bundesliga cerku Girasi, ale na razie nie przekłada się to na ich występy. Również z ginę równikową mieli, moim zdaniem, bardzo dużo szczęścia. Ciot wyżej na 11 miejscu stawian Mauretanię. Dla Mauretanii, już sam z grupy był oczywiście osiągnięciem, choć nie można wykluczyć, że sprawią małą niespodziankę. Także przeciwko Cabo Verde. Tam nie ma być może wielkich gwiazd, natomiast równoważą to świetną grą zespołową, chociaż czasem mają problemy z tym, by odpowiednio wyważyć proporcje defensywy oraz ofensywy. Na dziesiątym miejscu Republika Południowej Afryki. Bafana Bafana zdemolowali w fazie grupowej Namibia 4 do 0. Jednak w meczach z Tunezją oraz Mali nie zaprezentowali tak naprawdę niczego ciekawego. Mam, nad... Mam wrażenie, że wyjście z grupy. To już było dużo jak na ich piłkarski poziom, potencjał i na 1.8 powinni zakończyć ten awkon. Wchodzimy do pierwszej dziesiątki. Na miejscu numer 9 Burkina Faso. Reprezentacja niesamowicie zależna od Bertranda Traore, który o dziwo rozpoczynał ten turniej na ławce. Jednak jak tylko pojawiał się na boisku od razu było widać ogromną różnicę w duecie z ofensywnym prawym obrońcą są Kabore. Mogą sprawić problemy każdej defensywie. Demokratyczna Republika Konga na miejscu ósmym, trzy remisy w grupie, remis także z Egiptem po 90 minutach, remis po 120, ostatecznie awansowali po rzutach karnych, po rzucie karnym, który ostatecznie wykonał ich bramkarz. Natomiast widać tam sporą jakość, ale widać również takie ogromne uzależnienie od tego, co wymyślił ofensywie czy Joan Wisa, czy Gael Kakuta, bez tych zawodników w dobrej formie, DR Konga będzie miało duże problemy. Na miejscu siódmym Angola. Już samo pierwsze miejsce Angoli w grupie z Algierią i Burkina Faso wystawia drużynę Pedro Goncalvesa znakomitą recenzję. Świetnie wygląda na tym turnieju Jelson Dala, a defensywę trzyma w ryzach Kielonda Gaspar. Jeśli oni utrzymają swoją formę, a do tego jeszcze w końcu obudzi się na turnieju Zito to Angola może nas dalej zaskakiwać. Miejsce szóste Mali zaliczy niezły start wygrywając 2 do 0 przeciwko RPA. Ale później było już tylko gorzej, wobec Mali miałem troszeczkę większe oczekiwania przed startem turnieju. Jeśli będą grali dalej tak jak do tej pory, nie zdziwi mnie jeśli odpadną już w 1.8 przeciwko Burkina Faso. Miejsce 5. Republika Zielonego Przylądka. Serce, charakter, bardzo dobra organizacja w defensywie, świetnie rozgrywający Kevin Pina, groźne staje fragmenty w wykonaniu Bebe, to póki co charakteryzuje Cabo Verde na tym turnieju. Moim zdaniem jest tam jednak ciut za mało jakości indywidualnej, by pomyśleć o większym osiągnięciu niż świerć Ale zobaczymy, być może znowu mnie zaskoczą. Miejsce numer 4: Wybrzeże Kości Słoniowej. I ja wiem, to pewnie dość kontrowersyjny wybór. Tak wysoka pozycja dla WKS. Mówimy w końcu o reprezentacji, która prawie odpadła już w grupie. Mimo wszystko grają u siebie, mają kapitalnych graczy, takich jak chociażby Boga, Simona Dingra, Sekofofana, Fronkesi czy Usman Diomonde. Być może to, że dostali od losu drugą szansę, zadziała na nich mobilizująco. Miejsce numer 3: Nigeria. Pewni w defensywie, nieskuteczni w ataku. Jeśli Wiktor Oziman, Ademola Luckman i Samuel Chufuese poprawią wykończanie akcji, sky's the limit dla superorów. Z tyłu, odkąd pojawił się w składzie Calvin Bassi, trudno im cokolwiek zarzucić, a świetny turniej rozgrywa także Ola Aina. Na miejscu drugim Maroko, jeden z dwóch największych faworytów tego PNA: Bono, Naef Aguirre, Roman Sais, Ashraf Hakimi, Sofian Amrabat, Azedyn Onouahi. Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, w każdej formacji Maroko posiada przynajmniej jedną mocną postać, pod względem indywidualnym są niesamowicie mocni. Jednak przede wszystkim Walidowi Regragiemu udało się zbudować znakomitą drużynę, w której każdy wie dokładnie co ma robić. Miejsce numer 1 Senegal, drugi największy pretendent do wygrania całego turnieju, i tutaj różnica jest moim zdaniem naprawdę minimalna. Jeśli miałbym wskazywać dzisiaj skład finału, to dla mnie Senegal kontra Maroko. Ale zobaczymy. Tutaj tak naprawdę mógłbym powtórzyć to, co mówiłem już o Maroku, zmieniając tylko nazwiska. Ogromna jakość indywidualna, zaczynając od Mendiego w bramce, przez Kalidu Kolibaliego w obronie, poprzez Papę Matar -Sera w pomocy, aż po Mane w ofensywie. A są jeszcze Lamin Kamara, Irisa Gay, Ismaila Sar czy Nicolas Jackson. Chociaż. Szczerze mówiąc, mam przeczucie, że w meczu 1 z Wybrzeżem Kości Słoniowej czeka ich mimo wszystko spore wyzwanie. A już teraz tak, na zakończenie moje typy pozostałych meczów 1-8 Afryki. Troszeczkę się wystawiam, bo no jest to turniej kompletnych niespodzianek. Odpadł nam ostatnio Egipt, odpadła także Gwinea Równikowa, kompletne zaskoczenia. No ale cóż, słowo się rzekło, także moje typy tych ostatnich spotkań. Republika Zielonego Przylądka kontra Maurytania. Dla mnie awans Cabo Verde. Zobaczymy, co zrobią żywane Cabrali i koledzy. Senegal kontra Wybrzeże Kości Słoniowej. Tutaj, tak jak już mówiłem, pachnie mi emocjami, pachnie mi po prostu dogrywką. Natomiast, oczywiście, nie wykluczam, że to Senegal powinien teoretycznie być tą drużyną, która awansuje. Ale dla mnie dogrywka. Na tym zakończmy. Mali, Burkina Faso. Tutaj podejrzewam, że Burkina Faso sprawi niespodziankę, że wyrzuci Mali z turnieju. Maroko, Republika Południowej Afryki. Tutaj moim zdaniem absolutnie nie ma jakiejkolwiek przestrzeni na niespodziankę. Moim zdaniem pewny awans Maroko. I dzisiaj to było już na tyle. Następnym razem zobaczymy się podczas podsumowania fazy 1, 8 Pucharu Narodów Afryki. Za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Mam nadzieję, że widzimy się także następnym razem. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia.